można palić czym się chce, a jeśli się spróbuje, to z dymem może pójść zawartość naszego portfela. Rozpoczynają się kontrole pieców w regionie, tak jest m.in. w Rudzie Śląskiej. I dobrze, że kontrolujecie, bo ludzie będą czym palą, a ten smród się rozchodzi po całym Nowym Bytomiu. Powinny być kary, mandaty? Mnie się wydaje, że tak. W dzisiejszych czasach ta kontrola, to lepiej jakby to odpuścili. Wiadomo, jak śmieciami ktoś pali, to wiadomo, czy butelkami. Ale dzisiaj ja czekam na węgiel pół roku i go nie mam. I nie mam go do dzisiejszego dnia. Kontroluje, powinna kontrolować, ale podobno można palić czym się chce. Więc tak to jest i palą. Palą i będą palić i nie tylko z głupoty, ale też braku pieniędzy na węgiel czy problemu z jego dostępnością. Strażnicy miejscy z Rudy Śląskiej przewidują, że w tym sezonie grzewczym wzrośnie liczba osób palących w piecach niedozwolonymi materiałami. W tym roku przeprowadziliśmy już prawie 400 kontroli w pierwszym półroczu. Trzeba zaznaczyć, że sezon grzewczy obecny, no, tak na dobrą sprawę, dopiero się rozpoczyna. Także to jest początek, ale ciągle zmagamy się z sytuacjami, gdzie jednak odpady są spalane, szczególnie płyty różnego rodzaju meblowe. To jest najpopularniejsze, plastikowe opakowania, wielomateriałowe opakowania spożywcze. A to nie jedyne kontrole, jakie będzie prowadzić Straż Miejska. Od nowego roku urzędnicy zamierzają się przyjrzeć tym, którzy zgłaszali zmiany w deklaracjach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wielu mieszkańców przypomniało sobie, że jednak posiada piece na węgiel. Od momentu uruchomienia dodatków na paliwa stałe, w tym głównie chodziło o węgiel, bardzo dużo osób zmienia deklarację, wskazując korektę, że miały piec, ale go nie wykazywały, bo go nie używały. Teraz będzie on używany, dlatego te korekty są składane. Jest tego też dość dużo. Porównując, jak mamy 17 tysięcy złożonych deklaracji, no to już korekt też mamy kilkaset złożonych w ciągu ostatniego miesiąca. Warto pamiętać, że za palenie w piecu śmieciami grozi mandat w wysokości do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna do 5 tysięcy złotych. Stopy procentowe na poziomie 6,75%, ujemne stopy procentowe powyżej minus 10%, inflacja ponad 17%, która zdaniem specjalistów nie spadnie ani w tym roku, ani w kolejnym. Niepewny i niestabilny system powoduje, że samorządy stoją przed trudnymi wyborami, a te determinują wydatkowanie finansów publicznych. O tym, z jakimi trudnościami wskutek obecnej sytuacji zmagają się władze samorządowe, rozmawiali dziś podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów eksperci. Czy sfinansować szkołę, czy sfinansować drogę, czy sfinansować inną dziedzinę życia i w jakich proporcjach? Ważne jest, żeby w działalności samorządów znaleźć środki na wszystkie sfery funkcjonowania, żeby nie doprowadzać do powstawania luk. Oczywiście, jeżeli system jest stabilny, jeśli mamy niską inflację, łatwo jest prognozować finanse, stosunkowo łatwo jest także planować inwestycje. Pamiętajmy, że inwestycje samorządowe to inwestycje bardzo drogie, kosztowne, obarczone olbrzymią presją społeczną i jeszcze do tego niepodzielne. Co oznacza, że inwestycje rozpoczęte muszą zostać ukończone, co w warunkach wysokiej inflacji znacząco zwiększa koszty realizacji i projektów. Istnieje ryzyko, że wieloletnie przygotowywane inwestycje staną pod znakiem zapytania. Ratunkiem dla samorządów dotkniętych kryzysem wywołanym najpierw przez pandemię, a teraz wojną w Ukrainie może być zadłużenie. Brzmi kontrowersyjnie, jednak okazuje się skuteczne. Jeżeli koszty inwestycji rosną powiedzmy 20% rocznie, a samorządy płacą oprocentowanie roczne około 7-8%, to jest dużo, ale to jest ciągle poniżej inflacji. I może się tak zdarzyć, że samorządowi zwyczajnie opłaca się wziąć kredyt i nawet płacić tak wysokie odsetki, jakie ostatnio mamy, bo gdyby tego nie zrobił, to i tak ryzykowałby wzrost kosztów inwestycji w przyszłości. Jesteśmy w takich dziwnych ekonomicznie dzisiaj czasach, że mamy ujemne realne stopy procentowe, tak zwane. Ludzie, którzy mają depozyty, tracą swoje pieniądze, bo nie dostaną takiego procentu, jaka jest inflacja, a ci, którzy mają, korzystają z kredytów czy nawet z emisji obligacji, niejako zyskują na stopie procentowej niższej niż inflacja. Samorządy stoją dziś przed wyzwaniami na szczeblu podstawowych potrzeb lokalnych społeczności. Problemy z każdym dniem się mnożą, bo nauczyciele domagają się podwyżek, ceny energii szybują w górę, a w wyniku braku węgla ludzie ogrzewają mieszkania czym popadnie, co z kolei powoduje nawracający problem smogu. W jaki sposób u nas w Chorzowie staramy się walczyć z inflacją? No,
to na pewno robimy to, co Państwo też już wiecie, czyli ograniczamy wydatki nieobligatoryjne, takie jak szkolenie dzieci, młodzieży, czy jakieś dodatkowe zajęcia, co oczywiście odbija się na jakości życia naszych mieszkańców, no i powoduje, że nasi mieszkańcy nie są specjalnie z tego powodu zadowoleni. Ostatnio wprowadziliśmy do naszych umów na obsługę bieżącą, mówię tutaj o właśnie utrzymaniu zieleni czy odśnieżaniu, zapisy, które pozwolą ograniczyć zakres tych wydatków o 50%. Czego dziś potrzebują samorządy? Przede wszystkim utworzenia stabilnego systemu finansów samorządu terytorialnego. Służy temu racjonalne i co ważne wieloletnie planowanie budżetów, najlepiej w kilku wariantach. Miasto Chorzów zamieniło dług ruchu Chorzów w wysokości prawie 3 milionów złotych na akcję klubu. Dzięki temu ruchowi Chorzów stał się największym, choć nie większościowym udziałowcem w spółce. Zamiana pożyczki na akcję to kolejny element rewitalizacji. To jest pożyczka, która została udzielona ruchowi po to, żeby ruch w pewnym momencie utrzymał płynność, co się udało. Ten stary dług wisiał, postanowiliśmy go zamienić za akcję, skasować go, zmniejszą się koszty finansowe ruchu, zmniejszy się poziom zadłużenia, zwiększy się udział miasta w akcjonariacie. Po zamianie miasto Chorzów będzie miało około 30% udziały w klubie. Przez ostatnie lata klub systematycznie zmniejszał swoje zadłużenie. Jeszcze około 5 lat temu było to 60 milionów złotych, teraz nieco ponad 20 milionów. Na pewno zwiększy wiarygodność, też pokaże w bilansach klub, że kolejne te złe cyfry są wymazywane i myślę, że to jest na pewno, tak jak każdy by gdzieś miał odpisany kredyt, nie wiem, hipoteczny, komuś by spadł z głowy, to naprawdę tutaj wielkie, wielkie dzięki dla miasta, że to się podziało. Niwelowane są długi, pojawiają się też sukcesy sportowe. Ruch, który jest beniaminkiem Fortuna pierwszej lidze, po 13 kolejkach jest liderem w tabeli. Ma tyle samo punktów, co Puszczanie Połomice. Na pewno ten wynik jest fajny, zadowalający, no bo co tu dużo powiedzieć, no każdy chciałby być na naszym miejscu z tych drużyn, które występują w lidze, ale z drugiej strony też musimy na to patrzeć z takim olbrzymim dystansem, respektem dla całej tej ligi, bo nie takie rzeczy się tutaj zdarzały i nie takie drużyny prowadziły po pierwszych rundach, a kończyły gdzieś tam dużo niżej, także my musimy być przygotowani na to, że czeka nas jeszcze wiele trudnych wyzwań. W klubie liczą też na to, że dobre wyniki przyciągną kolejnych sponsorów, a ci z kolei pozwolą usunąć z bilansu kolejne złe cyfry. Miesiąc październik, miesiącem profilaktyki nowotworów piersi. Przy tej okazji rokrocznie organizowanych jest wiele akcji zachęcających kobiety do przebadania się, bo jak się okazuje, panie, choć świadome, niechętnie badają się regularnie. Niektórych na badania nie stać, niektóre nie mają czasu, a jeszcze inne uważają, że ich to nie dotyczy. Niestety nowotwór nie wybiera, a już pierwsze zmiany powinny skłonić do badań. Zmiany, które my opisujemy jako ogniskowe, czyli wyodrębniającą się zmianę w charakterze guzka, wszelkie zgrubienia tkanki gruczołowej, które się pojawiły. No, są też, to są wszystko, mówimy o objawach wczesnej choroby. Trend zachorowań na raka piersi w Polsce utrzymuje się raczej stabilnie w ciągu ostatnich lat. Mówimy tutaj o kilku tysiącach zachorowań na złośliwy nowotwór piersi rocznie. Dlatego każda akcja profilaktyczna to kolejne setki przebadanych kobiecych piersi, z których niemały odsetek kierowany jest do dalszej diagnostyki. W czwartek okazję do wykonania nieodpłatnych badań miały panie z całego województwa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. W przypadku tego typu akcji jak naszej, czyli W zdrowym ciele zdrowy biust, to odzew pacjentek był naprawdę bardzo duży i bardzo szybko wyczerpaliśmy również limit pacjentek na badania zarówno USG piersi, jak i mammograficzne. Nie ukrywamy, że to jest taka szczególna akcja związana również z miesiącem świadomości raka piersi, czyli tak zwanym Pink October, różowym październikiem. Mówimy w tym miesiącu bardzo dużo o profilaktyce, o samoświadomości, jak również o leczeniu nowotworów piersi. A o leczeniu, jego skutkach i życiu po nie wie więcej nikt niż Amazonki. Kobiety doświadczone chorobą, które mimo trudów z nowotworem związanych pokazują, że można i trzeba żyć pełną piersią, nawet po jej amputacji. Tu miałam amputację piersi, tu miałam radioterapię. Z całego przebiegu leczenia jestem bardzo zadowolona zresztą. To świadczy, że do tej pory funkcjonuje jak funkcjonuje, jest okej. Wspieramy kobiety na różnych etapach raka piersi, od wstępnych diagnoz po
kontynuację, potem po znalezienie się w środowisku, no i do funkcjonowania w tym środowisku na jakichś fajnych, po prostu żyć tak, jak się żyło przed operacją. Z inicjatywą wsparcia wychodzi również jedna z sieci piekarni, która przez tydzień października w swojej ofercie wystawia piersi. Prawie dosłownie, ponieważ smakowicie wyglądające babeczki zdobią witryny, a 3 złote z ich sprzedaży zasila konto fundacji wspierającej właśnie profilaktykę. Słodki atut kobiecości można kupić jeszcze do niedzieli. Prawie 18 milionów złotych, tyle dostał Szpital Świętej Barbary w Sosnowcu na remont bloku operacyjnego neurochirurgii. Finansowanie modernizacji pochodzi z budżetu województwa śląskiego. Czyli to będą sale operacyjne przeznaczone dla oddziału neurochirurgicznego naszego klinicznego, gdzie w środku tych sal będzie w centralnym miejscu znajdował się rezonans śródoperacyjny. Więc z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów jest to optymalne rozwiązanie. Z punktu widzenia też bezpieczeństwa operatorów i pewności wykonywanych procedur. Na oddziale leczeni są pacjenci chorzy neurochirurgicznie, jednak głównie oddział nastawiony jest na leczenie schorzeń nowotworowych i naczyniowych układu nerwowego. Posiadania możliwości wykonania tomografii komputerowej rezonansu magnetycznego w trakcie wykonywania operacji. To jest przy całym skomplikowaniu operacji neurochirurgicznych, to jest jeszcze dodatkowe utrudnienie, które generuje te gigantyczne koszty, żeby dało się takie obrazowanie zrobić. Jednak to przekłada się na to, że pacjent operowany jest tylko raz. Są zabiegi, które są wysoko specjalistycznie wybitnie płatne przez NFZ, ale w regionie taki oddział jest bardzo potrzebny, ponieważ on ratuje życie, ten trakt i szereg inwestycji, które zostały poczynione przed i będą poczynione w przyszłym roku, pokazują wielką jakość i zmianę technologiczną, która tutaj nastąpi. Nowy trakt powinien być gotowy jesienią przyszłego roku. Mieszkańcy Tychów będą mieli drugi wodny plac zabaw. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na budowę nowego, większego obiektu w parku Jaworek. Pomysł na stworzenie drugiego takiego miejsca powstał już ponad 2 lata temu. To efekt dużego zainteresowania mieszkańców parkiem w Paprocanach. Ten plac zabaw był na tyle popularny, że gromadził nie tylko Tyszan, ale również osoby spoza Tychów przyjeżdżały z dziećmi właśnie po to, by mogły skorzystać z atrakcji tego wodnego placu zabaw. Dodam jeszcze, że my go wybudowaliśmy w 2012 roku i on został uznany przez amerykański portal, który nagradza różne inwestycje w przestrzeni miast, za jeden z 10 placów zabaw na świecie, jakie powstały, najlepszych placów zabaw, jakie powstały w 2012 roku. Nowy plac zabaw będzie większy niż obecny. Na 400 metrach kwadratowych pojawi się około 20 wielobarwnych urządzeń do zabawy. Pojawią się też m.in. elementy wykonane z drewna. Będą trochę inne urządzenia, m.in. przez to, że mamy ten mostek nad nim, to możemy zrobić tam rodzaj takiego wodospadu, kaskady spływającej wody. No jest trochę inaczej ukształtowany jakby w terenie, bo na Paprocanach mamy to na płaskiej powierzchni. Tutaj, tak jak powiedziałem, jest to pozasłaniane takimi górkami. Miasto ma projekt, teraz czeka na oferty firm, które wybudują plac. Termin zgłoszeń upływa 26 października. W tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano na tę budowę około 4 milionów złotych. Cała inwestycja, która powinna być gotowa w przyszłym roku, kosztować będzie 7 milionów złotych.